Ze wszystkich osób w klasie to pan powinien znać autora wierszy. Czy wie pan dlaczego, panie Coleridge? Czy pan wie? Podaj swoje nazwisko. Chce pan coś powiedzieć, panie Wallace? Powinien wypowiedzieć swoje nazwisko. Dlaczego miałoby to pomóc? Bo tak nazywał się autor. Brawo, panie Wallace. Pańskie zainteresowania wychodzą poza koszykówkę. Wykraczają. Słucham? Powiedział pan, że moje zainteresowania wychodzą poza koszykówkę. To błąd językowy. Powinien pan użyć słowa wykraczają. Podważa pan moją wiedzę? Tak jak pan wiedzę Coleridge'a. Może należałoby podważyć coś innego. Smutna to prawda, że nawet wielcy miewają nieudane związki. Dickens. Wszystkie wielkie prawdy show. Człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni i jedyne, które ma za co. Mark Twain. Panie profesorze Benocha.